Korespondentka z Kanye West, Martha Kellner, była w Wisconsin, w kluczowym stanie wahającym się. To tam odbywał się w zeszłym tygodniu Krajowy Konwent Republikanów, RNC, aby dowiedzieć się, jak wyborcy to odbierają. Ostrzeżenie do naszych widzów, w jej reportażu pojawia się błyskające światło. Spadłaś z drzewa kokosowego. To viralowe wideo, dzięki któremu Kamala Harris ma nadzieję dostać się do Białego Domu. Najpierw stworzone przez młodych ludzi, a następnie przechwycone przez jej własny zespół do spraw mediów społecznościowych. Powstały z materiałów odrzuconych z jej przemówień i wystąpień publicznych, które doprowadziły do tego, że gwiazda pop Charlie XCX nazwała ją Brat. Poszłam na nocny targ w Milwaukee, aby dowiedzieć się, czym jest Brat i czy może pomóc Harris. Słyszałaś o Brat? O Brat? Od Charlie XCX? Tak, oczywiście, że słyszałam. Tak, Brat Summer. Tak, wiem o Brat. Kamala jest Brat. Tak, ona jest Brat. Czy Brat oznacza bycie sobą i pokazywanie siebie? Bycie sobą to zdecydowanie Brat. Po prostu bądź kim jesteś. Moje zrozumienie jest takie, że to komplement, jakby miała odpowiednią postawę, aby przyciągnąć uwagę młodych ludzi i to mi się w niej podoba. Późny start Harris zmienił tempo tego wyścigu wyborczego. Zastrzyk energii, który dodał miliony obserwujących jej kontom w mediach społecznościowych. Czy myślisz, że Kamala jest Brat? Kamala jest Brat, tak. Spadła też z drzewa kokosowego. Widziałeś memy? Widziałem wszystkie memy. Myślisz, że to wpływa na sposób, w jaki młodzi ludzie głosują, widząc celebrytę? Absolutnie, absolutnie. Jak wtedy, gdy Taylor Swift poparła Bidena. Myślę, że to było duże wydarzenie dla naszego pokolenia. Dla naszego pokolenia media społecznościowe są kluczem do wszystkiego, więc jej marketing i taneczne ruchy to właśnie sprawi, że ludzie się rozbudzą. Kiedy myślimy o polityce, wydaje się to ciemne, straszne i przygnębiające. A kiedy ona tańczy i dobrze się bawi, wydaje się to mniej ciemne, straszne i przygnębiające. Nie ma wątpliwości, że Kamala Harris i jej zespół wykorzystują moc mediów społecznościowych. Pytanie brzmi, na ile te obserwacje i polubienia przekładają się na głosy w urnie wyborczej? Myślę, że dla wielu osób, kiedy raz udostępnią wideo, polubią wideo lub stworzą wideo, myślą, że ich zadanie jest zakończone. Myślę, że na pewno istnieje ryzyko zbyt wczesnego wyczerpania się. Wygrana na TikToku niekoniecznie oznacza wygranie wyborów. Kamala ma do nadrobienia straty w stosunku do swojego bardziej znanego republikańskiego rywala. Głosowanie pokolenia Z może być jej drogą do zwycięstwa, ale nie są oni łatwi do mobilizacji. Martha Kellner, Sky News, Milwaukee.